Kiedyś symbolem naszej emigracji było Chicago, przez lata uznawane za drugie co do wielkości polskie miasto. Sam Barack Obama żartował, że mieszkając tam czuje się prawie Polakiem. Ale w ostatnich latach miejscem, gdzie Polacy szukali szczęścia za granicą, był Londyn. Za pół godziny w jedynce nowe odcinki Londyńczyków. Joanna Wajda. Pokaż, na co cię stać. Radio założone przez Polaków mieszkających w Londynie właśnie poszukuje talentów wśród emigrantów. Emigranci mają naprawdę niesamowite talenty i to nie tylko talenty artystyczne. Potrafią się realizować w biznesie, potrafią się realizować w wielkim biznesie. Tak jak Maria Ross, nowa bohaterka Londyńczyków, która jako doradca inwestycyjny...